sobie postawię. To wiem, notatek zrobiłem na naszym spotkaniu. O, proszę. Aż się boję trochę. Nie, ja się śmieję na spotkaniu, wiesz, wcześniej tutaj z Pawełkiem już spotkaliśmy jeszcze raz. Otworzyłeś w ogóle zeszyt? Otworzyłam. Okej. Okay. Z tej strony. Wyciszka, co? A, tak, ja mam chyba... Ja mam wyciszony. Jesteś w trybie samolotu. Nie, możesz mi tam miodziu włączyć, jak coś to... samolotowy. Oj, oj. Ty 13, nie? Marca. 12. 12. 12. Ja nigdy nie opublikowałam nic innego dnia niż 12. Zawsze, od zawsze jest 12. Spoko. Więc na razie nie zmieniam. Może to nie zmienię. To będzie zaraz. Bardzo pechowa, niedługo pewnie 12, to nie, ty może zmienię. Chyba, że byłby piątek 13, nie? To... No. To byłoby coś. Teraz niedziela. Nie, w niedzielę chyba wypada 12, tak, marca. Tak? W niedzielę puszczę cię płytę? Tak, tak, tak. Wszyscy mnie za to nie lubią, tak. Uparłam się, nie dało się inaczej, no. Ty, ale skąd taki upór i opór? Bo przy pierwszej epce, tej takiej w ogóle pierwszej, wypuściłam 12, bo to była moja szczęśliwa 12. A potem się uparłam, że chciałabym zawsze 12, bo była jakaś w tym cykliczność. Potem już ludzie gdzieś tam na Facebooku i w social mediach wiedzieli, że ja 12, więc się pytali, czy tego 12 coś będzie. No i tak zostało. Jak ja bym był ten cwany, to bym sprawdzał, kiedy jest najbliższy piątek 12. Tak, ale w tym roku się nie udało właśnie. Nie chyba był, chyba nie było. Czy tam były jakoś w czerwcu, no ale to już średnioletnia płyta, więc... Więc ja już też chyba bym nie doczekała. Jakby to jeszcze miało dłużej trwać. A ty jesteś jakiś ten? No, z numerologią masz coś wspólnego? Że tak, nie, no tak, tak sobie wymyśliłam 10 lat temu i teraz mam tego konsekwencje. Nie, no ale to jest w sumie super. No, dla ludzi, którzy tam nie śledzą faktycznie, to oni się jarają tym, że wiedzą, że to jest 12 i że coś będzie, więc... Ciekawe, co by Freud powiedział na tę moją 13 w takim układzie. Ciekawe. Dobra, nie chcę tego tłumaczyć. Wiesz, jak wygląda ten? Wyglądają odcinki? Właśnie nie wiem. Nie wiem, ale możesz mi powiedzieć. To już ci mówię, bo w ogóle nawet zapomniałem wziąć ze sobą karteczki z pytaniami. To zaraz sobie odsłucham w innym odcinku. Na początku jest tak. Leci sobie dżingielek. Mhm. Po dżingielku są takie szybkie pytanka. Dobra. Do ciebie. Trudne? Nie, dobra. Nie, ale są to zawsze te same dla każdego. Mogłam się przygotować. Tak, nie, to zaraz ci je mogę w ogóle podać. Znaczy, zaraz je usłyszysz. I dobrze. Potem sobie ciach i sobie gadamy. Dobra. Natomiast zorientowałem się, że nie wziąłem swojego wydruku, ale jako miły młody człowiek epoki 3.0 mam to raczej zdigitalizowane, więc... Więc zaraz się do tego dokopię. Chcesz zobaczyć wcześniej te pytania, czy lecimy sobie na... Nie, ale łatwe, będzie... tak? Mówisz łatwe. No tak, łatwe, to dam radę chyba. Łatwe. Niech będzie, że zaskoczenie. Najwyżej powiem pomidor. O, no to jest jakaś... jakaś ta... Dobra, ja to naprawdę za sekundę znajdę. Daj mi tylko chwilę. Jest... Kurde. Czekajcie, już to mam. O, mam. Ja już jestem gotowy. Ale to ciekawe, czy to... Nie wiem, czy to jest, wiesz, nie wiem, to są różne, też od jednego organizatora dostałam informację, że dawno nic nie wydawałam, więc może jak kiedyś coś wydam, to żebym się wtedy odezwała, jak już było po 4 singlach, więc nie wiedziałam, nie wiem, co miałabym więcej zrobić, niż wydać, tak, 2 tygodnie wcześniej numer, no ale tak, wiesz, jak to jest. Dobra, to co, gotowa? No gotowa, nie, ale tak. Dobra, to sprawdzimy. To uwaga. To są rozmowy Rawicza.
Podcast niezależny. Jak jesteś gotowa, to przedstaw się, proszę. Polarize. Moja codzienność to? Zamartwianie się. Nieźle. Kiedyś była taka bajka, jak Wojtek był mały, to chciał zostać strażakiem. A ty? Ja chciałam być taksówkarką. O. Jestem uzależniona od? Od telefonu. Ostatnio wzruszyłam się, gdy? Oglądałam reklamę w telewizji proszków przeciwbólowych. Wow. Nienawidzę w sobie? Tego, że się ciągle stresuję. Nie wierzę w? W bezinteresowność ludzi. Podziwiam? Kogo? Za co? Podziwiam determinację i dążenie do celu, nieważne od okoliczności. Najgorszy temat do rozmowy to? Polityka. No i teraz jest ten dżingiel. To łatwe. No widzisz. Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. W związku z tym, że najgorszym tematem do rozmowy jest polityka, to my nie będziemy gadać o polityce. Super, cieszę się. To sobie odpuścimy, ale... Ktowa? Mhm. Powiedz mi, gdzie ty byłaś, jak cię nie było? Siedziałam w domu. Gdyż, ponieważ? Miałam taki czas, gdzie na początku myślałam, że jak się trochę zaszyję i odetnę od wszystkich, to się zregeneruję, nabiorę dystansu, będę miała siłę, żeby zacząć coś robić nowego. No i okazało się, że to z paru tygodni się przerodziło w miesiące, nawet tam półtora roku, gdzie po prostu nie byłam w stanie się skonfrontować ze światem. Z grubej rury, tak od razu w pierwszym pytaniu wszystko. No sorry, ale to miało coś wspólnego z pandemią, czy jakby to było chwilę przed, to było chwilę przed. To było po pierwszej płycie, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, w którą iść stronę i tak naprawdę próbowałam różnych rzeczy, ale wydawało mi się, że jestem totalnie do dupy i nie dam rady, więc nic mnie nie zadowalało i wydawało mi się, że to nie ma sensu. A słyszałaś takie powiedzonko, że perfekcjonizm jest gorszy od faszyzmu? Wiem, ja tak, uprawiam perfekcjonizm. Już teraz trochę mniej, ale wtedy jakoś chciałam sprostać swoim oczekiwaniom i się nie udawało. I w ogóle też miałam poczucie takie, że po trasie i po pierwszej płycie, że ja po prostu nie sprostałam temu, co się działo, że powinnam bardziej i lepiej i robić wszystkiego więcej, a jakoś też się nie dało więcej. Trochę tak brzmi, jakbyś sama nadmuchała sobie ten balonik. Tak, no tak, z tej perspektywy już dzisiejszej to wiem, że trochę tak było, no. Ale rozmawiasz o tym swobodnie, znaczy ja nie przekraczam żadnej twojej granicy. Nie, już teraz, wiesz, ja trochę jak podjęłam decyzję, że napiszę o tym płytę, znaczy najpierw napisałam, na początku te piosenki miały być w ogóle niepublikowane, robiłam to totalnie dla siebie, żeby w ogóle się otworzyć i coś zacząć robić, ale jak podjęłam decyzję, że chcę je opublikować, to wiedziałam, że będę musiała się z tym zmierzyć i o tym opowiedzieć i w sumie już teraz jest spoko, no i myślę, że też gdyby więcej się mówiło o takich zaburzeniach, wtedy, jak mnie to spotkało, to byłoby mi dużo łatwiej, więc w sumie jeśli komuś ma to pomóc, to dobrze, bo to nie jest tak, że to dopadło tylko mnie, to jest naprawdę masa osób, które się mierzy z takimi problemami. Okej, to zaraz mi, jak będziesz chciała, to mi jeszcze opowiesz o tych problemach, tylko na serio chcę się upewnić, czy to jest w ogóle bezpieczne dla ciebie rozmawianie tak, o tym. Tak, nie, spoko. Bo wiesz, jak gdyby... Tak, ja wiesz, jakby o tym mówię już też miałam już właściwie jeden wywiad, to jest drugi chyba. Serio? No. Wow. Tak, więc już o tym też mówiłam i nie jest to łatwe, ale też ja mam tak, że już to przepracowałam i wiem, że ważne jest to, żeby o tym mówić, a tak. No bo boję się, czy ty się znowu nie rozpędzisz za specjalnie i za bardzo, bo jeżeli napisałaś 12 piosenek, które pierwotnie miały być do szuflady, przepraszam, i zakładam, że były jakąś formą autoterapii, i nagle z tych 12 piosenek, czyli z takiego zwykłego formatu płyty, ty to rozdmuchujesz do... To też mam z tym problem teraz do czego, to pomożesz mi zaraz to nazwać. No to jakiegoś Bizancjum w dzisiejszych czasach to jest w ogóle jakieś szaleństwo, na co ty się porwałaś i czego dokonałaś.
No to kurna, nie zapala ci się kolejna czerwona lampka? No ja się zapędzam, tak, ja mam, mam tendencję do tego, ale też przy tym projekcie teraz całym spotkałam wielu wariatów, którzy razem ze mną się zapędzili w to, w ten projekt i też siebie realizowali przez to, więc mam mega duże wsparcie teraz i wierzę, i też jest inaczej, ja wtedy przy pierwszej płycie bardzo potrzebowałam jakiegoś takiego feedbacku z zewnątrz, kogoś, kto mi powie super jesteś, dobrze to robisz, rób i jakoś teraz już nie potrzebuję tego, ja czuję się mega spełniona z tym, że zrobiłam te wszystkie elementy, nie aha, tylko płytę, ale i całą resztę i to już jest moment, w którym ja czuję 100%, że jest super. I serio, nawet nie czytam jakoś za bardzo komentarzy, wiadomo, że coś tam do mnie dociera, ale staram się tego nie robić, bo nie robiłam tego dla poklasku. Okej, okay. A to jest taki moment, kiedy, wybacz porównanie, ale tak jakbyś zrzuciła taką skórę węża i wyszła z, czy wyszłaś z takiego kokonu debiutantki i teraz już jesteś pełną gębą. Nie wiem, chyba nie, chyba się czuję dalej jak debiutantka, bo po raz pierwszy po polsku i to jest znowu dla mnie coś nowego i kolejna jakaś tam przekroczona granica, więc znowu czuję się jakbym robiła coś po raz pierwszy, zresztą też napisałam książkę i to też w tym miejscu też będę znowu debiutować i tak. Okej, dobra, faktycznie, no to można cię... To muchy miały ten notorycznych debiutantów zawsze, nie? I ta łatka do nich przyjmiała. Ja chyba to lubię, bo ja też nie lubię się powtarzać i to też był mój problem przy pracy nad drugą płytą, kiedy zaprosiłam różnych producentów, z różnymi ludźmi próbowałam zacząć pracę nad tą płytą, ale cały czas miałam poczucie, że ja się powtarzam, że to już było i ja nic tutaj się nowego nie uczę, nic nowego nie jest to dla mnie wyzwanie, tylko raczej odtwarzam to, co już było jakieś tam znany schemat, więc musiałam trochę to wszystko przewrócić do góry nogami i cieszę się, że to się tak... Ale tą przewrotką do góry nogami to było właśnie to przełączenie się na język polski, czy jeszcze mówisz jakiś inny zabieg? Na pewno było to wyzwanie duże. No bo to jest chyba jakiś w ogóle no, zmiana, wiesz, hulajnogi na motor, nie? Tak, tak, ja w ogóle jak pojechałam do Marcina Borsa, bo razem z nim nagrałam tę płytę, w sensie on był producentem, napisałam ją razem z Rafałem Olewnickim, czyli moim perkusistą, ale jak pojechałam do Marcina nagrywać pierwsze wokale, no to akcentowałam po angielsku, no bo ja przez 10 lat uczyłam się śpiewać z angielskim akcentem i miałam fioła na tym punkcie, żeby to było idealnie zaśpiewane po angielsku właśnie właściwie. No i akcentowałam sobie z manierą angielską polskie słowa i to też była przeprawa, żeby się przestawić. Teraz już jest okej, okay, ale na początku to było trudne. O rany, to ja nie będę zdradzał, ale dzisiaj też będę rozmawiał z artystą, który wykonał dokładnie taki sam krok, co w sumie zaczyna mi się układać w jakieś zjawisko jeszcze, może nie wiem jakie, ale to za 2-3 tygodnie sobie wyjaśnię tutaj, będę więcej wiedział. Natomiast mówiłaś o tym, że otoczyło cię wielu wariatów, tak wiem, co masz na myśli. I użyłaś słowa projekt. Tak. Sama już wspomniałaś o książce, spaliłaś mi takie pytanie, chciałem, żeby było super, ale nienawidzę cię trochę za to, no ale trudno. Wybaczysz, mam nadzieję. No trochę tak, no wiesz, przesadzam oczywiście. Ale no bo to, co ty proponujesz, to z czym przychodzisz po latach i zaraz jeszcze wrócimy do zawartości, ale ten projekt, to już wiemy, że jest to płyta, już wiemy, że jest to książka. Tak. Jak one mają się do siebie? Książka jest trochę rozszerzeniem tego, co jest na płycie, bo ja jak skończyłam pisać płytę, teksty na płytę, miałam takie poczucie, że to jest niewystarczające, w sensie, że nie wyczerpuję tematu i nie opowiadam tej historii do końca. I najpierw powstało jedno opowiadanie, które było przedłużeniem utworu Chyba. Chciałam pokazać inną perspektywę, jakby zjawisko Hikikomori, czyli to jest nazwa i książki, tytuł książki i tytuł płyty, jest bardzo szerokie. Ja mogę opowiedzieć o tym ze swojej perspektywy, ale bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać szerokość tego zjawiska, że to nie jest zależne od statusu, wieku, bo często też się mówi, że to dotyczy młodych ludzi, a to wcale tak nie jest, ani od stanu konta. Są różne jakby zmienne i każdy jest na to narażony jednakowo, więc ja, żeby to opowiedzieć w
pełni, musiałam to rozszerzyć. No i najpierw powstał jeden rozdział, potem powstała cała reszta. Bardzo szybko, jakby w porównaniu do tworzenia płyty, to książkę napisałam ekspresowo i było to naprawdę bezbolesne, bardzo przyjemne, bardzo przyjemna praca. O kurczę, czy ja się ci muszę ci się przyznać, że no nie wiem, czy z racji tego, że się sam zmagałem z jakimiś swoimi innymi demonami, ale z terminem, czy z nazwą, ja sobie to musiałem zapisać. Hikikomori, tak. Hikikomori. Mhm. Spotykam się pierwszy raz kompletnie, no oczywiście dostałem informację prasową, mhm, dzięki Weronika, pozdrawiam. I sobie tam doczytałem, nie? Ale no czytałem, no naprawdę jak dziewica, nie? Na zasadzie, mhm, kurna, serio, nie? Ale to super. A ty mówisz o powszechnym zjawisku. To gdzie ja byłem? Ja co, no, głowę w dupie miałem przez tyle lat? Wiesz co, nie, ja myślę, że po prostu nie było to nazywane. Ja sama chodziłam na terapię, zmagałam się z tym i kompletnie nie wiedziałam, jak to się nazywa. I dopiero po jakimś tam grubym researchu w internecie znalazłam, natknęłam się na artykuł o hikikomori i stwierdziłam, że Jezu, to jest właśnie dokładnie to, co mi jest. I zaczęłam to zgłębiać, więc to nie używa się tego powszechnie. Natomiast z fobią społeczną, lękami, depresją wszyscy o tym słyszeli, tylko to się wszystko mieści w tym jednym określeniu i terminie. Czy jest taki trochę zespół naczyń połączonych? Myślę, że tak. No to też są różne zakresy. Każdy w różnym stopniu jakby się z tym mierzy, albo sam, albo ma kogoś bliskiego. Na pewno szczególnie w tej pandemicznej rzeczywistości, czy popandemicznej, gdzie wszyscy byliśmy odizolowani przymusowo trochę przez pewien czas, więc to jest dokładnie to. No, stąd na początku mi się tak szybko te kropki połączyły, czy przypadkiem jedno nie wynika z drugiego, albo chociaż nie napędza. No bo to wiesz, dostać się teraz do dobrego lekarza, czy w ogóle do psychiatry, czy do psychoterapeuty, to wiesz, po tej pandemii to są takie kolejki, no, że ja cię błagam, nie? Czy nawet na zwykły odwyk to się teraz czeka i stoi. Ale to każe mi myśleć, no ja trochę znam płytę, czy trochę szybciej niż wy, chociaż to pewnie pójdzie za sekundkę po, a nie, może nam się uda to wyemitować przed premierą jeszcze, więc wy jeszcze nie znacie, a ja znam. I w imieniu tych, co nie znają, to muszę się zapytać, czy w takim układzie, jeżeli to jest tak powszechne zjawisko, to być może na okładce płyty powinno się znaleźć jakieś ostrzeżenie. Na pewno we wkładce są informacje, gdzie można sięgnąć po pomoc i w jaki sposób można sobie z tym radzić, z takiej strony pomocowe. Ja się nie czuję na tyle mocna, żeby tutaj doradzać tak psychologicznie, bo to od tego są specjaliści. Ja jedynie mówię o jakichś tam swoich doświadczeniach i o tym, co mnie spotkało i co zaobserwowałam. Także tutaj na pewno nie będę mówić, co można zrobić, raczej mogę przekierować do specjalistów. Okej, okay, ale to nie jest ryzykowne dla osób, które być może mają blisko w to miejsce, w którym ty byłaś, a jeszcze o tym nie wiedzą. To nie zadziała jak wyzwalacz jakiś. Słuchanie płyty? No. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Ja tak, miałam kiedyś taki sen, że ktoś napisał mi taki list pożegnalny i że przez moją muzykę coś tam się z nim działo złego, więc ja mam takie myśli, naprawdę. To jest jakby to w podświadomości, natomiast mam nadzieję, że nigdy się tak nie stanie. Mimo wszystko ta płyta niesie ze sobą jakąś taką myśl, że da się z tego wyjść i da się z tym poradzić, uporać się. Mi się jakoś tam udało. No, może nie całkowicie, cały czas jestem trochę w procesie. To nie jest tak, że ja już teraz jazdę i w ogóle super jest i świetnie i będę tańczyć na stołach, bo tak nie jest, ale na pewno da się poradzić sobie z tym na tyle, żeby funkcjonować. Aha, ja trochę cię podpuszczam, bo ja wiem, że ta płyta nie jest dosłowna, że ta płyta nie jest grubo ciosana, że ta warstwa liryczna jest no jednak dosyć zwiewna, poetyczna bardziej niż, że tak powiem, reportażowa. I ona jest
na pewno bezpieczna dla każdego. Dobrze, że to mówisz, bo już się zestresowałam. Nie, no chciałem, wiesz, jak gdyby myślałem, że może ty jeszcze rzucisz mi na to jakieś inne światełko. Nie, no, ja słyszałam od osób, które już jakby miały okazję przesłuchać płyty, że no jest tam mocno depresyjnie, no jest, no ale... Nie, no też... jest JWF, jest. No jest. Bo to jak gdyby, wiesz, sięgając po płytę z reguły, no oczekuje się, przepraszam za słowo, rozrywki. Tak. Co nie? I tutaj wiesz, no jak gdyby, wiesz, muza muzą, wszystko jest fajnie, nie? I tak dalej, ale jak tak się skupisz na tych tekstach, to jest tak pomyślisz, kurna. Grubo. No. Tak, tak, ale ja lubię smutne, ja też słucham smutnej muzy, więc to czasem na dobitkę takie super. No spoko, wiesz. Ale to też jest trochę tak, że wiesz, że jest, ja też tam, przepraszam, że tak recyzuję na żywo. Nie, bardzo dobrze, ale, no, bo jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nie miałam, wiesz, jest, okazji, więc... Tam jest też sporo takiego uniwersalizmu, nie? Znaczy to też jest, nie wiem, czy to pisanie po polsku ci tak przy, jak gdyby trochę cię tak wysterowało, czy i nie wiem, kiedy powstała koncepcja, aby napisać to pierwsze opowiadanie i potem kolejne, ale opowiadań nie czytałem, bo chyba nawet nie dostałem ich, ale przeczytam, obiecuję, bo mnie to cholernie ciekawi. I dam ci znaka, dobrze, słowo. Dobrze. Natomiast, wiesz, no, te same teksty są, można je wielorako interpretować, nie? Wiesz, one nie są takie wprost, nie? Tak. Między oczy, nie? Że kurna, dzieje się ze mną to i tamto, to teraz idę do piwnicy i się tam potnę, nie? Z słoikiem po kompocie, nie? Stłuczonym. Tylko, kurczę, wiesz, myślę, że każdy nawet ten, który w tym momencie jest z jakiejś szczęśliwej miłości, na przykład, co się na szczęście często zdarza, mam nadzieję, że częściej niż, uwaga, muszę zerknąć, hikikomori, przepraszam, dobrze mówię? Tak. No, to też znajdzie, wiesz, jakieś wspomnienie tych dawnych, mam nadzieję, minionych jakichś, wiesz, boleści, nie? Tak, no to nie są też takie emocje, które są obce bardzo, no, to jak mówię, no, każdy ma jakieś momenty gorsze, więc myślę, że tam da się to odnaleźć. Ale to ta płyta też jest zapisem pewnej drogi, bo no trochę jak film jest ułożona. Tak? No, czy nie? Może taki tak. Taki był koncept? Nie, właściwie no, nie. No bo tam jest światełko na końcu. Oczywiście, że tak. Chociaż ostatni utwór, który się nazywa Ostatni, notabene, dla niepoznaki. To jest taki utwór, w którym, który mówi o śmierci. I tam jest głos mojej babci. Babci, która choruje na Alzheimera i która w pierwszej fazie swojej choroby zamknęła się w domu właśnie, żeby nikt się nie zorientował, że ona ma jakieś zaburzenia, bo ona już sama wiedziała, że jest niedobrze i sama się odcięła od świata i trochę miała hikikomori właśnie, żeby nie dać się zdemaskować. I to jest utwór o tym, że czasem lepiej się pożegnać niż czekać na ten ostatni oddech. Także chyba to światełko... To ja to kompletnie inaczej zinterpretowałem. Ale widzisz, wiesz, to ciekawe. Że ja to jak gdyby, no dla mnie tutaj podmiotem lirycznym było to, co jest w tytule. Okay. Tak sobie to, ale to popatrz, jak nie masz wpływu na to, jak to, jak ale coś to super, może zinterpretować. To nie? Jest super, bo to znaczy, że też te teksty są właśnie na tyle uniwersalne, że można je różnie interpretować i każdy do siebie może je dopasować, więc to jest, traktuję jako dobry znak. No to kurczę, to, bo bałem się, że chybiłem, ale w sumie to myślę, znaczy, no nie chybiłem, każda interpretacja będzie trafna, nie? Bo każda tak, jest własna. To, nie? To, i to jest chyba najcenniejsze, ja zawsze się bałam, nawet chyba ostatnio jak rozmawialiśmy przy poprzedniej płycie, też mówiłam o tym, że ja się boję tej dosłowności i jakby tekst dla mnie jest dobry, jeśli każdy może dopasować go do swojej historii, więc chyba dobrze. O. Ja bym to jeszcze poszerzył i ciekawe, czy mi to wypomnisz na przykład za jakieś, no nie wiem, 15 lat albo 20, że doskonały tekst to też jest taki, który obroni się upływowi czasu i dobra, będzie aktualny jeszcze wtedy, nie? Zdecydowanie to tak, oczywiście. Nie chcę teraz wpadać w jakieś pesymistyczne tony, ale z tych tekstów, które się bronią po latach, to zazwyczaj są takie teksty, z których nie wieje fajnością, nie? To prawda, no. To też jest jakieś, nie wiem... Czyli w dobrą stronę poszło. Cholera, nie wiem, wiesz. To zależy, jak to interpretować, nie? Nie? To wiadomo, ja tam zobaczyłem w ostatnim światełko, nie? Tu się okazuje, że...
No, ale to... Widocznie potrzebowałeś światełka na końcu, bo już aha, tak cię zdołowała cała ta płyta, że... A może taki mam etap, że wiesz, że jednak gdzieś tam mimo wszystko widzę to światełko, nie? I uważam, że ono sobie powinno świecić. Dobra, płyta, książka? Książka 22 marca, premiera. A co się jeszcze złoży na... jak to nazwać, projekt? Tak, bardzo ważne są też teledyski i ta opowieść, którą stworzyliśmy tutaj z całą moją ekipą, czyli ta symbolika włosów, która byłaby dla mnie bardzo ważna, bo ja na początku bardzo szukałam takiego elementu, który będzie świadczył o tym upływie czasu. Czyli osoba, która jest zamknięta w domu i poza tym, że zarasta syfem zazwyczaj, to jedyne, co widzimy, to są te rosnące włosy czy paznokcie, więc jakby ta symbolika włosów, no poza tym, że włosy jakby mają bardzo głęboką symbolikę, to tutaj użyliśmy tego jako motyw przewodni. Stworzyliśmy też świat ludzi bez włosów, którzy są normą i ja jako jedyny uwłosiony występuję przed nimi, oni mnie totalnie wyśmiewają to w teledyskach odrzucają widać. Dokładnie. Więc ja też w pierwszym teledysku jestem bez włosów i to miało opowiedzieć, już teraz mogę o tym mówić, bo na początku jakby bez szerszego kontekstu to nie miało sensu, ale to była ta próba dopasowania się, czyli to, że ja sobie zgolę włosy i będę taka jak wszyscy, to nie znaczy, że te włosy mi jeszcze szybciej nie odrosną, bo jakby nie da się oszukać swojej natury i jakby w świecie, w którym bardzo się dużo mówi o tolerancji i o tym, żeby nie dyskryminować nikogo, to jednak ludzie też wrażliwsi czy z jakiejkolwiek innej mniejszości mają problem. No tak. Więc tutaj zaczęliśmy tę historię do właśnie tej mojej łysej głowy, po czym stworzyliśmy ten świat w teledysku Wytrzymam tłumu łysych, którzy odrzucają jedynego uwłosionego. Także bardzo ważna jest ta warstwa audiowizualna i audiowizualna, jak też zdjęcia, które stworzyliśmy z kilkoma twórcami. Będzie też film bardzo kreacyjny o zjawisku hikikomori, ale będzie też materiał dokumentalny. Także sporo tego jeszcze przed nami. Sporo tego jeszcze przed nami, tak. Ty, ale to zobacz, ile minęło? 6 lat? 5 lat od... Od Anywhere But Here, tak? Na 2018, czyli 5, no. 5 lat. No to można ci wybaczyć ten okres. Tak, znaczy, nadrobiłam. Tak długi, nie? jeżeli faktycznie tyle rzeczy naraz idzie za tym. A jeśli te 4 klipy, które teraz są, jeśli one jeszcze będą miały kontynuację, a będą miały? Tak, będzie jeszcze jeden teledysk, no ale będą jeszcze materiały takie dodatkowe, aha, które w międzyczasie też stworzyliśmy, więc będzie jeszcze sporo. Będzie jeszcze okay. sporo. No i będzie też metaversowa galeria, której już tam fragmenty publikowaliśmy wcześniej, a teraz cały świat hikikomori będzie też w metaversie, będzie można sobie pójść pozwiedzać na wystawę, przeczytać, dowiedzieć się, obejrzeć teledyski, więc to jest też duża rzecz. A kiedy ty się pierwszy raz spotkałaś z terminem hikikomori? Nie tak dawno temu, na pewno już płyta była gotowa, bo to nie było tak, że ja najpierw, w sensie, że zaczęłam od piosenek, a z terminem hikikomori, no myślę, że nie wiem, no z rok temu i to było bardziej, szukałam moich symptomów i tego, co mi jest, niż po prostu jakoś specjalnie szukałam tytułu płyty. Gdzieś w opisie któregoś z klipów też napisałaś, że to zjawisko dotyka niemalże co czwartego człowieka. Tak, tak. No w różnym stopniu. Wiadomo, że to są czasami zaburzenia lękowe, czasami fobie społeczne, czasami zaburzenia depresyjne, ale to wszystko się składa na to, że się trochę odcinamy od świata zewnętrznego i wyłączamy z życia społecznego. Kurde. Nie wyobrażam sobie, że wiesz, w takim galopującym, rozcyfryzowanym świecie, w którym ludzie się ścigają, żeby wiesz, pokazać siebie jak najwięcej, jak najfajniej, jak najradośniej, że znaczy, trudno w to uwierzyć, nie? Że aż taka część populacji
jak gdyby płynie pod prąd. Ale chowanie się pod instagramowymi, pięknymi, uśmiechniętymi zdjęciami, to jest w ogóle pierwszy symptom. Ja sama to robiłam. Ja pamiętam, jak wrzucałam jakieś stare zdjęcia z wakacji na Instagram, bo uśmiechnięte i ładne, to właśnie generuje bardzo duży ruch i dużo polubień, a potem czułam wstyd, że jakby siebie chcę dowartościować polubieniami, że to było jakby taki mechanizm, który powodował, że jeszcze bardziej się zamykałam w sobie, bo wiedziałam, że ja wcale teraz tak nie wyglądam, ani się tak nie czuję i tylko zrobiłam to po to, żeby tam jakiś ruch wygenerować. Więc był też taki moment, że ja skasowałam wszystkie rzeczy z Instagrama i stwierdziłam, że w ogóle nie, że to nie jestem ja, że ja tutaj coś tworzę zupełnie sztucznego, żeby ludzie myśleli, że jest mi fajnie, a mi jest zupełnie niefajnie. I wtedy miałam takie postanowienie, że w ogóle nie będę udawać, tylko będę wrzucać to, co myślę. I to mi też przyniosło duży progres w całym moim procesie takim uzdrawiającym. Uzdrowienia? Bo rozumiem, że w procesie twórczym nie przeszkadzało. Czy był to raczej efekt procesu twórczego? Myślę, że tak, że to już było... Tak. To ty dokonałaś czegoś w rodzaju autoterapii. Myślę, że tak. Znaczy też jakby cały czas aktywnie jestem w terapii, więc to też zasługa pani, do której chodzę, terapeutki, ale zdecydowanie to było coś dla mnie ważnego, bo w świecie właśnie, w którym wszyscy udajemy, że jest super, to dobrze jest powiedzieć, że czasami wcale super nie jest. Ja to też jakiś czas temu z kimś rozmawiałem i doszliśmy do takiego dziwacznego wniosku, z którym nam się ciężko w ogóle dyskutuje. Nie? No, jakby on jest na tyle dziwaczny, że aż śmiertelnie prawdziwy, że w tym świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż i wszystko jest najlepsze i hiper i ekstra i ultra i w ogóle ja pierdolę, to nagle wielką wartością staje się zwykłość, normalność. Nie udawanie nikogo, kim się nie jest. Nie? I nagle ludzie zaczynają to cenić. Nie? Gdy to się staje, znaczy to dobrze, nie? Ale wyczuwasz ten paradoks? Tak. Ja w ogóle też, jeśli chodzi o takie zaburzenia psychiczne, miałam taką rozkminę, że cały czas ludzie to ukrywają. Udają, że jest im okej. Okay. Załóżmy jakiś prezes banku, czy prezes jakiejś super wielkiej korporacji, który ma jakieś momenty gorsze, co jest normalne, bo ma super wielką odpowiedzialność. I osoba, która ukrywa, jakby jest mniej wiarygodna niż osoba, która mówi, słuchajcie, ja mam teraz jakiś gorszy moment, mam jakieś depresję i teraz będę w terapii. To jest jakby dla mnie dużo większy szacun i większa odpowiedzialność za tych ludzi i za swoje decyzje, niż to, że ukrywa i udaje, że jest okej. Okay. I podejmuje w afekcie jakieś kompletnie złe decyzje. Także wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do tego, żeby otwarcie o tym mówić. I tak jak ktoś ma kaszel, tak samo ktoś może mieć depresję. No, żyjemy w takich czasach niestety. Aha. Wiesz, ja nie wiem, czy to nasze bańki są wypełnione takimi ludźmi i to nasze środowisko jest jakby wypełnione taką... nasze środowiska, jeśli one się trochę różnią nawet, są wypełnione taką treścią, takimi ludźmi, którzy kumają to, co mówisz, dokładnie tak myślą też. Ja mam podobnie ze swoimi słabościami i też zauważyłem, że wiesz, że jak mówię otwarcie o uzależnieniu, o tym, że jestem narkomanem i tak dalej, to jak gdyby wszystko jest prostsze, nie? Nie muszę nikogo udawać, nic złego nie zrobiłem, nikomu krzywdy nie zrobiłem, też wiesz, to jest choroba, jak każda inna, jak twoja, jak moja jest jak twoja jest jak moja, a nasza jest jak jego, nie? No, jak gdyby każdy coś tam sobie ma, nie? Ale wyobrażam sobie, że to mogą być tylko nasze bańki i na zewnątrz to środowisko, wiesz, jakbyś powiedziała, to nie wiem, pani Krystynie z Kutna, nie? Która pracuje w dziale księgowości małej firmy tam kończącej się na X, spółka cywilna, nie? To może to do niej nie trafić. Nie? Ona się może jednak wstydzić, ona się może jednak bać. Może się chować, nie? Za tymi maskami. Tak. To jest gówno dopiero. No tak, ale to wiesz, to też są ludzie, którzy widzieli moje zdjęcie i mówili, co to za goła baba we włosach, w ogóle o co chodzi, ja nie chcę to patrzeć, w ogóle to jest piosenkarka, no wiesz o co chodzi, że no i okej, no i każdy ma prawo do swojego poglądu i swojej oceny, no i swojej wrażliwości, jeśli tego nie kuma, to spoko. To nie, w ogóle... mówię o tym, że wiesz, że my zachęcamy ludzi do tego, aby, że nie ma się czego wstydzić, nie?
taki też trochę bije taki gdzieś ukryty przekaz, czy między wierszami. Tak naprawdę jest to i na albumie, i pewnie i w książce. Tylko, że no właśnie zastanawiam się, wiesz, bo że to będzie doskonale i czytelne, dobrze odebrane i czytelne w twojej bańce, czy też w mojej bańce, to na bank, nie? No ale tych baniek jest tak dużo, że się boję, wiesz. A co się stanie, jak ty się spotkasz z niezrozumieniem? Na pewno się spotkam. No ja już to wiem, że się spotkam, bo już się spotkałam, ale... No dobra, no ja chybiłem z ostatnim, nie? Ale... Ale nie, wiesz, wtedy też po teledysku wytrzymam, to naprawdę, no jakby to sporo niezrozumienia. W ogóle po raz pierwszy się spotkałam w moim przypadku z jakimiś takimi hejterskimi komentarzami, ale to z takich ludzi, którzy na przykład... No ja sprawdzałam te profile, bo to mnie ciekawi, że to byli ludzie, którzy na przykład mi pisali, że trzeba moje piosenki puszczać Ukraińcom, to uciekną do Niemiec, albo coś takiego, więc jakby wiesz, no czy ja się powinnam z tym... To nie były rzeczowe... Ale to nie ma o czym dyskutować tylko to tutaj, było, to byli tacy ludzie, do których ja wcale nie chcę trafić i oni nigdy tego nie zrozumieją i nie chcą tego zrozumieć, bo to bardziej o to chodzi, że mają już swój jakiś tam światopogląd wyrobiony i wydaje mi się, że to nie jest dla nich też. I natomiast jeśli chodzi o te zaburzenia, to wydaje mi się, że te bańki, zgadzam się z tym, że one są, ale wydaje mi się też, że się poszerzają, bo im więcej o tym mówimy, tym więcej ludzi zaczyna to rozumieć i faktycznie biorą to na poważnie. I przestają się tego obawiać, bo ludzie boją się zwykle tego, czego nie znają, albo przed czym sami uciekają i boją się z tym skonfrontować sami. Bo często sami takie zaburzenia mają, ale się wstydzą przyznać. Więc wydaje mi się, że tutaj jedyną drogą jest mówienie o tym jak najwięcej. A teraz spróbuję odwrócić trochę tego kotka ogonem, bo on jest taki miły i fajny i malutki i miauczy i zapędziliśmy go w taki różek, w którym odwrócenie go w drugą stronę polega na tym, że tym, co nagrałaś, robisz właśnie mniej więcej to, o czym teraz powiedziałaś, ale w dosyć przewrotny sposób. Czyli podając trudną treść, zupełnie na serio treść, w sposób łatwy do przyswojenia, jak na wagę rzeczy, o których mówisz. Wrócę do tych takich kluczy, których użyłem na początku, do tej takiej uniwersalności, poetyckości, do tej możliwości wielorakiej interpretacji i takiego no właśnie uniwersalizmu. I od strony estetycznej, wiesz, jak się słucha tej muzy, która jest nowocześnie przyjemna, ja bym ją tak jako boomer określił, to nagle się okazuje, że wiesz, że być może ty oswajasz z tym tematem masę ludzi, że dopiero jak ktoś sobie posłucha, polubi, a potem na przykład usłyszy jeden czy drugi wywiad, no. Najlepiej tutaj ten odcinek, nie wiadomo, bo po co inne słuchać, to się zorientuje, ej, kurna, nie? No faktycznie, to nie jest nic szczególnego, to znaczy jest to coś szczególnego, ale nie masz czego bać, nie? Hej. Tak, no tak trochę bym chciała, żeby tak się to potoczyło, zobaczymy, czy faktycznie to pójdzie w tę stronę, ale byłoby super, żeby właśnie oswajać to jest to, o czym powiedziałam, że trzeba powiększać tę bańkę, mówić o tym na różne sposoby. Ja myślę, że książka też będzie takim narzędziem do oswajania. A przed czym masz większą tramę? Przed premierą płyty, czy książki? Właśnie ja się zastanawiałam wczoraj nad tym, bo wczoraj ruszyła przedsprzedaż książki i to było dla mnie takie wydarzenie, gdzie przedsprzedaż płyty, to miałam, dobra, płyta, a tutaj książka, to było coś zupełnie innego, zupełnie inne, jacyś inni ludzie zaczęli gdzieś tam to udostępniać i chyba tremę mam większą przy płycie, ale jaram się bardzo książką, bo to jest coś nowego i w ogóle ja w życiu bym się nie nazwała pisarką, to znaczy ja skończyłam dziennikarstwo, pisałam dużo, ale nie w takiej dłuższej formie i jak mi napisali w bio, że jestem pisarką, to mnie to bardzo rozbawiło, ale z drugiej strony no w sumie napisałam, no więc super. Jestem szalenie dumna z tego, naprawdę. To jest coś, co w życiu mi się nie spodziewała, że napiszę książkę, nigdy to nie było moim marzeniem, raczej gdyby ktoś mi powiedział, że napiszę książkę, to bym powiedziała, że zwariował, ale to się wydarzyło, no i super.
Kurde, a część wspólna czytelników i słuchaczy to duża jest, jak myślisz? Nie mam pojęcia, zobaczymy, zobaczymy. Na razie czy to wiem, może są w ogóle dwa osobne zbiory jakieś? To byłoby super, bo to by też poszerzyło trochę moją może grupę odbiorców, ale myślę, że grupa odbiorców książki będzie dużo większa. Bo moja mama na przykład nie może słuchać mojej muzyki, mówi, że to jest w ogóle dziwne i ona tego nie kuma, a książką była zachwycona, więc myślę, że do takich moich mam to tak może też trafić. Zobaczymy. Okej. Okay. Kurde, ciekawe jestem, jak będą wyglądały spotkania autorskie, jeżeli chodzi o książkę. Ja też, ja w ogóle nie wiem, jak to wygląda. Muszę tam się doedukować, bo... To normalnie siedzisz na takim wygodniejszym fotelu niż tutaj. Jest jakiś taki, wiesz, sensowny prowadzący, nie? Co tam nie przeklina zapewne. No i tam rozmawiacie, nie? Proszę powiedzieć tam coś tam, nie? Okej, okay. No to ogarnę. To się radę, no potem są kwiaty z na czasami. Na pierwsze spotkanie właśnie do wydawnictwa, to jakby mam doświadczenie z wydawnictwem, wiadomo, no. Muzycznym, to ta praca z nimi wygląda zupełnie skrajnie inaczej. Ja nie pytali się, co będzie singlem? Nie pytali się, co będzie singlem, w ogóle mało rzeczy pytali, bardzo dużo rzeczy oni wiedzieli. Tutaj jednak w tym muzycznym zakresie to jakby zgenerowane w 95% przeze mnie, to cały ten koncept, a tutaj jakby oni mieli też swoją wizję i to było super, bo ja się nad tym nie znam, więc bardzo chętnie to oddałam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale no, na razie jestem bardzo zadowolona i jest to zupełnie inny świat, naprawdę zupełnie inaczej wygląda praca też i ciekawe bardzo doświadczenie. A cała didaskalia projektu to kiedy jak gdyby się objawią? Wraz z płytą, czy trzeba będzie poczekać do książki? Wraz z wystawą metawersową, tam wszystko będzie opisane, cały... Tak, całe bebechy. Całe bebechy. I ten dokument o tworzeniu. Tak, i... tak. Chociaż dokument może być troszkę później, bo mi zależy też bardzo, żeby uchwycić też takie momenty z trasy i z tego, co będzie po płycie, jak ja się na to, co się ze mną też wydarzy, bo ja jestem tak trochę niecierpliwie czekam, bo po poprzedniej płycie był dramat, więc zobaczymy, co będzie teraz. Jestem już trochę przygotowana na to, że... A czemu był dramat po poprzedniej płycie? Przecież, no, kurczę, było cię wszędzie sporo, no, były wiem. Koncerty, były coś ja tam. Wiem, no. W sensie dramat był taki, że zamykały się drzwi w hotelu za tobą i o kurwa pusto? Czy co? Znaczy, czy wypruta, jestem zmęczona fizycznie? Nie, ja nie wiedziałam. Ja czułam, że totalnie, tak jak mówiłam wcześniej, że absolutnie nie podołałam, że powinnam w wywiadach, to cały czas siebie biczowałam. To było też straszne, bo ja właśnie chodziłam na te wywiady, wydawało mi się, Boże, powinnam powiedzieć dużo jakoś mądrzej, a powiadam znowu to samo. I koncerty to też zawsze miałam jakieś takie zarzuty do siebie i cały czas czułam, że po prostu nie dałam rady. I pamiętam, jak dostaliśmy nominację do Fryderyka, czy ja dostałam, ja cały czas mówię, ochrzaniają mnie, że mówię w liczbie mnogiej, a w sumie to ja dostałam tą nominację. Ja, gdyby nie Kinga wtedy z Warnera, to ja bym pewnie tam nie wyszła, bo ja byłam do tego gotowa, że tam mam wyjść, ale jakby już ja byłam w tym swoim trochę zamknięciu i jakby konfrontacja z tym nagle światem, że ja tam mam wyjść i jeszcze mi robią zdjęcia i muszę się odnaleźć i uśmiechać, to był dramat. No i wtedy faktycznie Kinga mi mega pomogła, bo bym się nie zebrała. Kurde. I niby super moment, i niby docenienie, no właśnie. A jednak ja się czułam, że nie, gdzie ja w ogóle, ja tam na te gale, gdzie ja tam pasuję, w ogóle absolutnie. Nie świruj. No naprawdę, to było ciężkie, tak. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość też, wiesz? Słucham. Prawdopodobnie, znaczy dam sobie w sumie nawet głowę urwać przy samej dupie, że w tym roku nominacji za debiut to chyba nie będziesz miała do Fryderyka. No tak, to wiem, tak, na szczęście, tak, to mnie ominie. Tak. Może te literackie to jak gdyby, tu nie ręczę, nie? Tu głowy nie dam. To by dopiero było. Ale by były jaja, co? Tak, potem musiałabyś, nie wiem, za 5 lat, jeżeli będzie trzecia płyta, która będzie jeszcze szerszym jak gdyby konceptem, może się jeszcze tam przesunie bardziej w cyfrową rzeczywistość. Nie, kto tak. Cię tam wie? I co, kto wie w ogóle, jak ten świat będzie wtedy wyglądał i jakie Fryderyki i za co będą przyznawane? Ja bym się tu zatrzymał i wrócimy tu przy okazji kolejnej płyty może. Co za czym to się stanie? Dobrze, ale masz jakieś takie plany, że nie wiem... W grudniu siadam do kolejnego materiału, czy po prostu na razie lecę? Na razie zobaczymy, na pewno coś tam mi chodzi po głowie, ale ja bym totalnie się odpięła, mam jakąś taką potrzebę, żeby zrobić coś super eksperymentalnego i też bardzo bym chciała współpracować z różnymi artystami. Mam jakieś taką potrzebę krosowania energii. Aha. Ale takiego
multidyscyplinarnego, w tym sensie, też, że nie też, wiem. Ale muzycznie też, jakoś tak, nie wiem, zobaczymy jak, nie mam jeszcze nic sprecyzowanego, ale tak sobie myślę, że fajnie by było sobie popracować z różnymi ludźmi i zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo teraz byłam dosyć mocno ograniczona jednak do tego mojego własnego pokoju i ewentualnie pokoju Marcina w Suchej Beskidzkiej. ale tak, że trochę bym się chciała tak wyżyć. No wiesz, no kurczę, płyta, książka, dokument, jak gdyby rozkminienie, wiesz, wystawy w metaversie i kurwa te teledyski i w ogóle cały koncept, bo to w sumie chyba można nazwać koncept albumem. Chyba tak, nie? Tak, no zdecydowanie. To faktycznie w pyta ogranicza, nie? Tak, chociaż ja tutaj tak się odpięłam, no i to przeszalałam mocno, bo i przy klipach, no miałam tutaj mega pole do popisu, żeby się wyżyć, ale właśnie mam tak muzycznie potrzebę, żeby w jakieś różne rejony bym sobie zajrzała. A gdzie cię, że tak powiem, swędzi najbardziej, jeżeli chodzi o te muzyczne rejony? Nie? Właśnie jakąś taką grubą technoelektronikę, bo mnie teraz ciągnie. Ale też z drugiej strony bym chciała tak, coś nagrać, takiego na pianie akustycznego, gdzie sobie po prostu, wiesz, Bon Iver, czy tam takie. Różnie. Ciekawe, co ci z tego wyjdzie, jakiś techno, blues. Nie lubię się ograć. A blues to akurat nie, chyba blues nie. Co ty, wszystko z bluesa wyrosło przecież. No to prawda. Jeszcze dojrzejesz do bluesa, zobaczysz. Tak jak do jazzu, też jeszcze tak, to nie jest moje. To zacznij od tego takiego, wiesz, instrumentalnego, nie? Tak, smooth. Niekoniecznie może smooth, bo on to taki jest, wiesz, dla dzieci trochę już, nie, ale wiesz, landrynkowy. O, na przykład Tomek Wasilewski Trio, o. To słyszałam. No, i to nawet covery, wiesz, jakieś tam, nie wiem, co on, Riders on the Storm nagrał taką wersję, że po prostu można, wiesz, no. Ja teraz jestem na etapie Sega Bodega, nie wiem, czy znasz, ale ja jestem tak zakochana i katuję to niesamowicie. I to jest jakby kierunek, który mnie jara na maksa. O, to ciekawe. A z książek? A z książek to ja mam różnie. Ja po prostu mam sobie ten abonament taki, wiesz, w jakimś lubimy czytać. Nie wiem, czy możemy mówić o nazwach, ale Limitek to jest, ja sobie tam, wiesz, biorę i się nie ograniczam. To jest świetne, bo nie muszę zaczynać, jakby jak kupię książkę, to wszystko elektronicznie mogę sobie skończyć, jeśli mi się po pierwszym rozdziale nie podoba. Ale tak, ja czytam dosyć dużo. Natomiast jakichś takich ulubionych autorów nawet chyba nie wskażę. No, ostatnio przeczytałam wszystkie książki Christine Hanna. To jest taka autorka, ma bardzo dużo rzewnych, romantycznych powieści, ale jedna pod tytułem Słowik jest świetna o czasach takich wojennych, więc też polecam. Bardzo dobra książka. Fajnie. Ale to nie masz takiego, że na przykład, nie wiem, beletrystyka ci już trochę wyszła obokiem, nie, już wyszła trochę nie, faktu ja na przykład, to albo jestem coś. Takim odbiorcą mało chyba wymagającym. Nie, znaczy, dlaczego? No co ty? No bo wiesz, to jest tak, że jak masz takich ludzi, którzy słuchają tylko muzyki popowej, to jakby to jest troszeczkę, ja tutaj bardziej jestem w tej alternatywie i bardzo wyszukuję i lubię być taką osobą, która jako pierwsza coś zna i wszystkim znajomym opowiadam, że coś odkryłam i oni tego nie znają. Lepiej. To się czuję fajnie wtedy, a w książkach mam tak, że jakby sięgam po tę topkę i jestem usatysfakcjonowana. Kurde, to ciekawe, tym bardziej ciekawy jestem tych twoich opowiadań. No ja też jestem ciekawa, no na razie mama mi powiedziała, że fajne i wiesz, i tam rodzina, no a zobaczymy jak ludzie. No dobra. Chociaż byli też recenzenci w wydawnictwie, którzy jakby się wypowiedzieli, że warto wydać, więc chyba warto. No, ale wiesz, oni to robią za pieniądze, nie? To prawda, wiesz, no. Ale bardzo jestem ciekawa, natomiast też nawet jeśli się komuś to nie spodoba, to też mnie chyba to jakoś nie dotknie bardzo, no bo no chyba tak, chyba mam luz. Ja w ogóle, dla mnie już jest super, że ja w ogóle to zrobiłam. Ale, bo nie wiem, czy to wybrzmiało jeszcze w tej rozmowie, ale a wydaje mi się, że mi się to zahaczyło gdzieś o zwoje mózgowe i zawisło. I jak nie wybrzmiało w tej rozmowie, to chciałbym, żeby wybrzmiało. Piosenki korespondują z opowiadaniami. Tak. Każdy rozdział jest przypisany do utworu i jest rozszerzeniem, a właściwie inną perspektywą tej samej historii.
Czyli de facto mogę czytać książkę i mam do niej od razu soundtrack. Tak, w ogóle zrobiliśmy coś ekstra w książce, że przy każdym rozdziale masz ten kod, który się przynosi do piosenki i możesz sobie kliknąć i słuchać. Nie wiem, czy dobrze, że to powiedziałaś, bo przestaną ci płyty kupować, wiesz, tylko książki ci wydziobią, no, nie? To. Płyty to i tak są chyba już tylko dla takich zapaleńców, chociaż wydanie będzie mieć ekstra płyty i będzie też na winylu i będzie też CD, więc wydanie płyty będzie totalnym sztosem. Wow. Tak, także jak ktoś lubi fizyczne wersje, to zachęcam, bo postaraliśmy się tutaj. Oj, coś czuję, że będzie rzeź świnek skarbonek w takim układzie. To życzę ci tej rzezi świnek skarbonek. My tam ten punkt, co żeśmy zatrzymali, to wracamy do niego przy okazji drugiej książki, trzeciej płyty i nie wiem, pierwszej operetki czy baletu, czy filmu. No film to w sumie już dokument zaczynasz, no ale... No dobra, no to ale to pierwszej fabuły jakiejś takiej dużej, nie? Nie, to chyba mi się nie porwała, nie? Za dużo filmowców mam wokół, ja wiem, jak oni ciężko pracują, więc to chyba nie dla mnie. To może jakaś animacja? Coś w metaversum. Ja się filmowo spełniam w teledyskach, chyba już coś spoko. No. To nie wiem. Coś wymyślę. Może wiesz, nie metavers, może będzie jakaś kolejna część świata wirtualnego, a ja się bardzo tam jaram tym, więc... No, Web 4.0, nie? No. Od łebskich ludzi. Dokładnie. Dziękuję ci, cześć. Bardzo dziękuję. Pa. Pa. Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl. Nic dla was bez was. Opieka i oprawa dźwiękowa Sfiernalis. Oprawa graficzna Mateusz Wójcicki. Wow. Mamy. No. Mamy. Bardzo ciekawe. Ciekawe. W sensie...